Księga Amosa, rozdział 6. Biada beztroskim na Syjonie i zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Na górze Syjon Dawid wzniósł swój pałac, a jego syn Salomon świątynię. Czyli było to wzgórze, na którym znajdowały się najważniejsze budowle w Jerozolimie, stolicy Królestwa Judy. Samaria to było miasto, stolica Królestwa Izraela. Król Omri zbudował je na wzgórzu. Te dwa wzgórza symbolizują dwa królestwa i najwyższe sfery obu tych królestw. W obu państwach ludzie stojący na szczycie społecznej drabiny byli zadufani w sobie i beztroscy. Czuli się jak bogowie i nie spodziewali się, że prawdziwy Bóg może im zepsuć to doskonałe samopoczucie. Amos więcej proroctw wypowiedział przeciwko Królestwu Izraela niż przeciwko Królestwu Judy, ale zagładę zapowiadał obydwu tym państwom, bo obydwa budziły Boży gniew. Idźcie do Kalne i zobaczcie, a stamtąd przejdźcie do Hamat Rabba i stąpcie do Gat Filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż ich obszar? Amos stara się uprzytomnić przywódcom tych dwóch państw, że nie mają podstaw do tego, żeby się czuć bezpiecznie. Wymienia państwa, które upadły mniej więcej w tym czasie, kiedy pisał swoją księgę. Kalne leżało w Babilonii, czyli dość daleko. Hamat Rabba na terenie dzisiejszej Syrii, czyli już znacznie bliżej. A Gat było miastem filistyńskim, czyli leżało już bardzo blisko. Ludzie, do których Amos się zwracał, wiedzieli, że te państwa, miasta upadły. Amos chciał, żeby się zastanowili, czy to samo nie może się stać z Jerozolimą i Samarią. Oddalacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt. Amos zwracał się do ludzi, którzy powinni patrzeć dalej, którzy powinni się troszczyć o los państwa, ale tego nie robili i on o tym wiedział. Wskazywał im ich zaniedbanie, ich winę. Wylegują się na złożach z kości słoniowej i rozciągają się na swoich dywanach. Zjadają jagnięta z trzody i cielęta z obory. Pobrzękują na strunach lutni, jak Dawid, wymyślają sobie instrumenty muzyczne. Piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami, lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Ci ludzie żyją w luksusie, dogadzają sobie pod każdym względem i nie myślą o przyszłości. Amos mówi o zgubie Józefa. Józef był przodkiem Efraima i Manassesa, od których wywodziły się dwa plemiona izraelskie. Czyli zapowiada zgubę najpierw Królestwa Izraela. Zarzuca jego przywódcom, że nie biadają nad losem Józefa, czyli nie trzeba było być prorokiem, żeby zobaczyć, że źle się dzieje w państwie i że jego przyszłość będzie jeszcze gorsza. Przeto teraz pójdą na wygnanie na czele wygnańców i ustanie ucztowanie hulaków. Przysiągł Wszechmogący Pan na swoje życie. Mówi Pan Bóg zastępu. Brzydzę się pychą Jakuba. Nienawidzę jego pałaców. Wydam na łup miasto i wszystko, co w nim jest. Amos powtarza to, co już mówił. Będzie najazd, który położy kres temu wygodnemu życiu. Stolica Izraela zostanie złupiona, a ci, którzy w niej mieszkają, uprowadzeni do niewoli. Pyszni zostaną upokorzeni. I stanie się tak. Choćby pozostało tylko 10 mężczyzn w jednym domu, i oni pomrą. I pozostanie tylko krewny, aby wynieść zwłoki z domu. A gdy zapyta kogoś, kto jest w zakątku domu, czy jest jeszcze kto z tobą, a tamten odpowie, nie ma, to doda, cicho, gdyż nie wolno wspominać imienia Pana, bo oto Pan każe rozwalić dom większy w gruzy, a dom mniejszy w kawałki. Po tym najeździe niewielu pozostanie przy życiu, a ci, którzy przeżyją, będą wiedzieli, że to Bóg sprowadził na nich to nieszczęście i będą się bali pobudzać go do gniewu, żeby nie sprowadził na nich jeszcze czegoś gorszego. Czy konie mogą biegać po skale? Czy wołami można orać morze? Lecz wy obróciliście prawo w truciznę,
a owoc sprawiedliwości w piołun. Konie nie zostały stworzone po to, żeby się wspinać po górach, a może po to, żeby je orać. Bóg dał Izraelitom prawo nie po to, żeby ludzi dręczyć i rozgoryczać, ale ci, którzy rządzili w Izraelu, w taki sposób właśnie traktowali ludzi i dlatego Bóg to państwo zniszczy. Biada wam, którzy radujecie się z Lodabaru, którzy mówicie, czy nie własną siłą odebraliśmy Karnaim, gdyż oto ja pobudzę przeciwko wam, domu Izraela, lud, mówi Pan, Bóg zastępów, który dręczyć was będzie od przełęczy Hamat aż do potoku na stepie. Lodabar i Karnaim to były miasta położone za Jordanem, które Izrael w tym czasie odebrał Aramejczykom. Te sukcesy napełniły Izraelitów otuchą i między innymi dlatego nie martwili się o przyszłość. Amos zapowiadał, że te sukcesy są niewielkie w porównaniu z klęską, która się zbliża. Udało się odebrać dwa miasta, a już niedługo najazd zniszczy całe państwo. Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud. Niezrozumienie, kwiny i odmowy posyłam was przydawać do mych wrzód. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was się. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was się. Posyłam was obarczyć ciężkie rany, pomagać słabym ich ciężary nieść, pocieszać smutnych wspomnień zapomnianych. Posyłam was radosną głosić wieść. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was się. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was się. Posyłam was na krańce tego świata, gdzie w samotności serce nieraz pcha, opuścić ojca, matkę oraz brata. Posyłam was na drogi mojej szlak. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę. Posyłam was do serca liści twardych, do oczu ślepych, zaciśniętych rąk, gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. Posyłam was na całej ziemi krąg. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę. Tak jak ojciec mój